Kryminał! Ciekawe za co? Dobra, jedziemy tu z dwa razy i pojedziemy tam w ten lasek. Tam jest trochę ciekawiej. Tu to taki... Co można spróbować tą lewą stroną trochę, zobaczymy. Skład był myty, czysty, już zachlapany. Boże... No, ja nie wiem. Po tych dziurach tam takich... No, a nieraz nie widzę. Za wami nic nie widzę, nagle było to. A ja też za tobą jak jechałem, to najgorzej zakładam je. No właśnie. Właśnie, bo chciałem wam powiedzieć, bo całą drogę praktycznie jechaliśmy, za wami jechałem, nie? A do domu jadę pierwszy. No. Myślisz sobie takie koła jak w naszych założyć, nie będziesz tak kurzył. To by dopiero szłam. No. Dobra, czekaj. Zawsze podjeżdżali. No to specjalnie to tak zrobił? No wygląda jak specjalnie, bo tam też były te wjazdy takie i też tam drzewa leżą. Nie? Tam widziałeś ten jeden wjazd też? Wszędzie, no. No, przy tych wjazdach. Czy jest czyjeś prywatny, czy coś tu się stało, że tak po kujdzie? To się fajnie zjeżdżało zawsze. Czy to jest jakaś zasadzka na nas? Może milicja już tu uczeka? No to fajnie, my sobie przyjechali. Może to miał gdzieś spierdzielić. Wy to tam jeszcze pół bidy. Więcej macie możliwości, a ja to... No. Pi razy drzwi. No i co? Jak teraz tu podjeżdżamy? Linka dokłada i drzewa. No właśnie. To jest chwila. Dobra, pokręcimy się. Zobaczymy. Jak przez te gałęzie tam. Zobaczymy jeszcze tamte. No tu nawet chyba jest tak zagrodzone, że w ogóle się nie przeciśniesz. Jakby to specjalnie ktoś pokładł. Na to wygląda. Ja pierdzielę. Paliwa brakło. No, no, no. Co? No. Nie, co się stało? Coś tak strzela, przerywa. Nie gadaj.
Ale zgasz ci sam, czy? Nie, wiesz, nie, to... Katy, katy. Ale to może się zagotował. No dosyć mocno ścielał takim czarnym, nie wiem, raz. No nie gadaj, nie gadaj. To nie. Pytałeś mi telefon, bym temu oszołomowi napisał. Komu? Temu Dawidowi. No, a ciekawe, czy dojedziemy. Przytrzymasz go za rok łapek? Przytrzymasz? A co ci tu kapie? A co ci kapie? Nie, puszczę. Wymieniony. Z tego bez przeszkód. No ładnie, ręce. Ale to cienkie. Wejdą z tych chodnicy. No to na pewno, ale... Nie, normalna. Co? No, spróbuj go kopnąć. Czyś zaczął pojechać? Mówisz? Tak. Czekaj, a ty miałeś telefony, masz u siebie? Telefony? No. Co ty gadasz? No, brałeś, nie? Co ci mówię? Kopka. Nie tak późno ci łap. Kurna, co jest? Paliwo masz odkręcone? No ja pierdzielę, ale mamy dzisiaj. A mówisz, że się go zgasiłeś, nie? No zgasiłem, bo mówili, żeby zgasił. No. A co masz? Przerywam. Tak mi się wydawało, że oszczelał, czy nie? Oszczelał. Czarny dym poleciał, no. Oj, ta maszyna. Nigdy nie kupujcie Kawasaki. Popychu go. Chyba nic nie da. Oszczelał, zaczął fajnie chodzić. No, super. Jakieś pomysły na powrót? Tu nie ma żadnego ssania, niczego? Nie jest to, ale to nic nie da. No dobra, daję parę razy kopny. To chyba nic z tego. To kurna pechowa, to Kawasaki normalnie. A ty mówisz, że to tak kopnąć z jajem? Linkę mamy. No, chyba nie będzie wyjścia. Jakby go kawałek pociągnąć, zobaczyć, choćby na tej dwójce, żeby on czy on pociągnie. Dwójki nie mam. No właśnie. A to trójka. No to tu z górki możemy go popchnąć normalnie. Tu nie da rady tak chyba. Okej. Jo! Kładem się pociągnie, ale kroszem by był problem. No. Tylko nie tak jak... Jakaś zjedźna. Ktoś tu jedzie. Odpalił. Odpalił, ale strzelił, nie? Strach nim jechać. Jo!